od co najmniej 10 lat osobiście oraz z Radą Osiedla poprzednich kadencji składaliśmy prośby do Rady Powiatu o to, by zmodernizować ulicę plebiscytową. W ubiegłym roku... A panowie z Budimexu, bo też czują się niezwolnieni jeszcze. Czy jeszcze chcecie tutaj uczestniczyć w tej ulicy plebiscytowej? Nie, myślę, że nie. To też dziękujemy panu. Ja do was też będę tam. Dziękujemy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy, do widzenia. I zwykle, drodzy państwo, Rada Osiedla otrzymywała na moje nazwisko następujące pisma od 10 lat. W odpowiedzi na pismo z dnia tego i tego w sprawie ujęcia w przyszłorocznym budżecie powiatu przebudowy ulicy Plebiscytowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej informuję, że wyżej wymieniona inwestycja zostanie ujęta jako jedna z propozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrucie na rok następny. O tym, które z propozycji zostaną przeznaczone do realizacji, zdecyduje Rada Powiatu w Ostrudzie na etapie konstruowania budżetu na 2016 rok. Takich pism ja mam kilkanaście. Na przestrzeni tych 10 lat za każdym razem otrzymuję tej samej treści pismo. Tej samej treści. W związku z tym mam prośbę do radnych powiatowych, których zaprosiliśmy w imieniu Rady Osiedla na dzisiejsze spotkanie. Mamy tutaj też obecnego przedstawiciela starostwa. Jak to jest, że drodzy państwo, czytam w kalendarzu, który mi sprezentowano, przebudowa ulicy Śląskiej w Morągu jak najbardziej w 2015 roku, przebudowa chodnika przy drodze Mielno-Rączki jak najbardziej w 2015 roku, przebudowa chodnika przy ulicy Daszyńskiego w Miłagowie jak najbardziej, budowa chodnika ulicy Leśnej w Morągu, proszę bardzo. Remont drogi powiatowej tu Łodzi od Lichtajny, proszę uprzejmie. Wykonanie nakładki potencznej Miłomłyn Bynowo również. Remont nawierzchni drogi Ostruda Lubajny także. Wykonanie dywanika na drodze Bynowo Zalewo też. Wykonanie nakładki bukwicznej na drodze Mielno-Rączki i owszem. Remonty nawierzchni drogi w Słoneczniku, w Ostrudzie, na ulicy Czarnieckiego chodnika i nawierzchni drogi w Pieczwałcie. To jest podpisane i pochwalone przez pana Andrzeja Wiczkowskiego, że takich dokonał powiat inwestycji w 2015 roku. Ciekawe. Mam pytanie do pana ze starostwa. Ile lat mieszkańcy ulicy Śląskiej w Morągu składali pisma o to, żeby wykonano im ulicę? I ile razy otrzymali takie pismo, jak ja otrzymuję? Proszę panią, tam jest takie ostatnie zdanie i ono jest najważniejsze. To co ostatnio pani czytała. Przeczytała pani ostatnie zdanie. Każdą z tych pism. Proszę bardzo. O tym, które z propozycji zostaną przeznaczone do realizacji, zdecyduje Rada Powiatu w Ostrudzie na etapie konstruowania budżetu na rok 2016. I to jest wszystko. I to jest odpowiedź. Ja jestem już proszę pana. Ale... 10 lat nie można zrobić chodnika. To decyduje tam bliżej. Pani Aniu, czy ja mogę dwa słowa króciutko? Proszę. Proszę. Pani mówi o ulicach. Proszę państwa, pamiętam pani Aniu, jedno z naszych pierwszych zebrań Rady Osiedla, to jakieś 7 lat temu, 8, tutaj kiedy byłem, prawda, przyszedłem, była mowa o ulicy Osiedlowej. Okej, okay, duża ulica, wielka inwestycja, ale wyjeżdżam z ulicy Lęgowskiego, skręcam w stronę Międzylesia. Jadę 150 metrów po gładkim asfalcie. 200 metrów można urwać koło. Za 200 metrów asfalt jak stóp. Pytam się, czyje jest te 250 metrów? Przecież tam jeżdżą autobusy miejskie, które rozwalają podwozie. Za tak jest na ulicy Plebiscytowej. Tam jest 250 metrów ulicy Plebiscytowej, odcinek prawdy niczyje. Mniej więcej od 10 lat. Tak, na dziurze. Czasami ktoś przyjedzie z taczką, wyleje trochę, rozgrabi, ta dziura wyskoczy za 2 tygodnie i dalej. Tam jest taki odcinek. 250 metrów drogi, czyje? Andersa Leśna, to jest ten odcinek. A my tu rozmawiamy o autostradzie.
O autostradzie też trzeba rozmawiać, ale nam chodzi w tej chwili o to, żeby ta ulica plebiscytowa była jednak wykonana. Jest ona coraz bardziej niebezpieczną ulicą. Raz. Jest tylko z jednej strony chodnik, momentami. Ten chodnik ma tylko dwa kawałki tam. Jeżeli to się nazywa chodnik. Jeżeli to chodnik je można nazwać. Dwa kawałki jakiejś tam płyty. I to powyginanej i uszczerbionej z każdej strony. Dwa, proszę Państwa. Po drugiej stronie nie ma chodnika. Na poprzednim spotkaniu tutaj pani Helenka, która bardzo często korzysta z tej drogi i jeżdżąc z mężem i korzystając z chodnika, wyraźnie wspominała o tym panu staroście między innymi, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, chociażby na tym odcinku od sklepu pana Kociołka do ulicy Sembrzyckiego. Ze względu na to, że nasza ulica plebiscytowa prowadzi do miejscowości należących do gminy, gdzie tereny są bardzo turystyczne z uwagi na to, że mamy jezioro Pauzeńskie, mamy kanał i mamy jeszcze jezioro Szelon, to proszę też pana wójta o to, żeby wszystko zrobić, by ci radni powiatowi, jak pan zauważył ostatnie zdanie, by ci radni powiatowi wpłynęli w sposób maksymalny na to, by nareszcie zamiast tych wszystkich chodniczków tu i ówdzie, które uważam, że gminy mogą z powodzeniem wykonać, takie Miłakowo, czy nawet taki Miłobłyn, a naprawdę zrobić ulicę powiatową u nas na osiedlu. Tym bardziej, że miasto, na naszym osiedlu pojedyncze ulice są ulicami osiedlowymi, miejskimi. Reszta to jest wszystko ulice powiatowe. Które to ulice powiatowe wykonuje miasto. Więc najwyższy czas, żeby ulicę powiatową wykonał w pewnym tego słowa znaczeniu. Wykonał powiat. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Rozmawiałem dzisiaj z panią dyrektor w rozmowie telefonicznej. Chodziło o stworzenie takiego planu budowy dróg powiatowych na terenie miasta Ostróda. I my takie porozumienie podpisaliśmy. W zasadzie to prośba pana starosty, czy podczas budowy dróg powiatowych w mieście będziemy partycypować w kosztach. Oczywiście propozycja jest 25% i na to wyraziłem zgodę, że jeśli tylko będzie taki projekt, ja jako burmistrz chcę się włączyć, dlatego że no, ciężko by nam się było doczekać na realizację wszystkich ulic. Z tym, że teraz wracamy do tych pism wszystkich, to nie do końca tak jest. Trzeba oddać stan faktyczny. Burmistrz, starosta czy zarząd powiatu przedstawiają projekt budżetu. I jeśli w projekcie nie umieści, no tak nie do końca jest dobrze, że to rada nie uchwaliła. No jak burmistrz nie zaproponował, nie zbilansował to wszystko, czy starosta właśnie, bo tam zarząd, no to co ten radny może? No jak jeszcze jest opozycyjny, to pokrzyczy, koalicyjni wcześniej jest uzgodnione. Także tu jest takie, ja nie ukrywam, że ja zabroniłem, jak zostałem burmistrzem, zabroniłem pisania takich pism odpowiadania, bo rzeczywiście z roku na rok się wypisuje, że jak będą pieniądze, to rozpatrzymy w roku 2015, później takie samo pismo piszę w 2016, 2017, 2018. Absolutnie to jest takie nie do przyjęcia, bo to jest oszukiwanie ludzi. I teraz powiem tak, szanowni państwo, rzeczywiście na dzień dzisiejszy Zarząd Dróg Powiatowych z taką propozycją się zwrócił, czy będzie ulica Grunwaldzka, przepraszam, 11 listopada z rondo Spieniężnego i aż do wyjazdu z drogą 16, czy będziemy partycypować w kosztach. Oczywiście przystałem na to, że tak. Inwestycja, koszt około 3 miliony, 1,5 miliona z tak zwanych schetynówek i 1,5 miliona powiat z miastem. To gdzieś na rok 2017. Teraz trzeba spowodować i dotrzeć do pana starosty, aby w ten plan budowy
drogi plebiscytowej, ulicy Plebiscytowej, też rozpoczęto projekt stworzono i żeby można było do tego przystąpić do realizacji. I tak jak chcę Państwa zapewnić, jeśli tylko ta droga wejdzie w projekt powiatowy, my te 25% jesteśmy w stanie dołożyć i nie wiem, czy to jest ten sam ciąg bo, do gminy, tylko że ja tutaj chcę powiedzieć tak. Ta droga plebiscytowa też mogłaby wejść w Schetynówkę, jeśli partnerem jest samorząd gminy i samorząd miasta przy drodze powiatowej, to tych punktów i możliwości są większe. Także myślę, że jeśli tylko taki wniosek, ale to wszystko, słuchajcie Państwo, to wszystko zależy od pana starosty, bo on jest właścicielem drogi i on musi przystąpić do realizacji, właśnie wyrazić chęć realizowania tej inwestycji, to wtedy można to osiągnąć. I tu rzeczywiście trzeba dziurę w brzuchu wiercić panu staroście za pośrednictwem naszych radnych. Są nasi radni powiatowi, widzę tu czterech co najmniej, także myślę, że to jest siła dość duża i nie wiem, to trzeba już od pana starosty, czy jak tam z budżetem, czy na 2016 chyba już raczej nie, ewentualnie spróbować na 2017. Czy pan starosta, przepraszam bardzo, równie wiedź gdzie to co tam robi, a tutaj to... Panie starosta, czy mogę jeszcze na chwileczkę? Jedno pytanie, bo wydaje mi się, że troszeczkę zboczyliśmy z tematu, bo była mowa o chodniku, który tam, nie wiem, może ile, 200 tysięcy kosztować, słyszałem, tak? A mówimy o jakichś milionach, o drogach, o budżetach. A nie, my mówimy o całej ulicy Plebiscytowej, łącznie z chodnikami i ścieżką rowerową. Rozumiem, że na temat chodnika pomiędzy Ostrudą a między Lesiem, tych tam nie wiem, 300 czy tam 400 metrów, będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać, tak? Oczywiście. Okej, okay, po to jest zaproszony pan wójt. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I w tym momencie czuję się naprawdę wywołany do tablicy, zwłaszcza, że tutaj słusznie pan zauważył ten problem, który jest przeze mnie widoczny od 3 lat, kiedy sprawuję funkcję wójta. I faktycznie, słuchajcie, tutaj pan burmistrz wspomniał, prawda, o jakiejś wielkiej inwestycji, a tutaj chyba nie ma takich oczekiwań na jakieś wielkie inwestycje. Poprawa nawierzchni na ulicy Plebiscytowej i budowa chodnika, czy takiego ciągu, prawda, pieszo-rowerowego, to nie są jakieś, proszę Państwa, milionowe inwestycje i raczej powiem szczerze, nie szukałbym wytłumaczeń, żeby akurat taki projekt gdzieś realizować w latach następnych, szukając dofinansowań zewnętrznych. Zwłaszcza, że miasto jest, prawda, bardzo ładnie i oświetlone i jest ładny chodnik praktycznie do ostatnich, prawda, budynków po stronie miasta. Niestety robi się taka ciemna przestrzeń na terenie gminy. I muszę tu Państwu powiedzieć, że jeśli przekażę Państwu informację, że w samym Międzylesiu od Figurki w tym roku będzie wykonana nowa nawierzchnia ulicy Jeziornej, tam aż do ulicy Gajowej, razem z chodnikiem, z oświetleniem, z barierkami, z przejściami dla pieszych, czyli taka typowa Schetynówka, bo akurat taki projekt będzie realizowany, to naprawdę nieładnie będzie to wyglądało, że będziemy mieli taką przysłowiową przerwę cywilizacyjną między ostatnimi zabudowaniami tu w mieście i potem, prawda, początkiem Międzylesia. Tu jest, proszę Państwa, jeden taki zasadniczy problem, z którym można sobie poradzić w ciągu najbliższych miesięcy. Czyli nie jest problem z właścicielem, bo proszę Państwa, ja to potwierdzę to, co pan burmistrz powiedział i uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa powiatu, że wyszedł z taką inicjatywą do wszystkich samorządów, żeby każdy z nas zadeklarował chęć współpracy, ale taką nie tylko deklaracja ustna, ale deklaracja rzeczywista. I ja również podpisałem takie porozumienie z powiatem, że przy każdej inwestycji powiatowej, czyli tam, gdzie powiat jest właścicielem, gmina będzie partycypowała w wysokości minimum 25%. I tam, gdzie jest droga bardziej ważna dla powiatu, to to dofinansowanie może być na 25%. Tam, gdzie ja uważam, że dla mnie, dla gminy jest to ważna sprawa, może być jeszcze wyższy. I tutaj może nie chodzi nawet o pieniążki, bo to nie są wielkie kwoty, żeby wykonać chodnik. Ja mogę Państwa zapewnić, że mieszkańcy, prawda, sołectwa Międzylesie, nawet z funduszu sołeckiego przyznali znaczącą kwotę już pod kątem budowy chodnika. Także my mamy pieniądze przygotowane.
Widzę to w ten sposób, żeby, proszę Państwa, właściciel, czyli powiat, prawda, wykonał no, odpowiednią dokumentację, a może no, potrzebna jest dokumentacja techniczna. Wiemy, że taka dokumentacja, proszę Państwa, kiedyś już była przygotowywana, bo ja to pamiętam wtedy, kiedy jeszcze byłem wicem starostą, to był rok 2005-2006. Nagle gdzieś tam się znalazły pieniądze i próbowano, żeby w ciągu 2 czy 3 miesięcy tu wykonali remont tych wszystkich dróg, co było niewykonalne. Burmistrzem był pan Nosewicz. Tak, to za tych czasów. Proszę Państwa, należy wrócić do tej dokumentacji, ona gdzieś w mieście leży. Ja jestem żywotnie zainteresowany i nie wierzę, żeby przyszła jesień, prawda, była w ciemnościach i delikatnie powiem, z pozbawieniem bezpieczeństwa, bo tu jest jedna rzecz, że jest tam ciemna, a druga sprawa, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś rowerem czy szedł pieszo z Międzylesia akurat tutaj, czy do szkoły, czy w ogóle do miasta. Wszyscy wiemy, jak to wygląda. I tu nie ma żadnych przeszkód. Ja oczywiście wierzę tutaj również w radnych powiatowych, którzy są w stanie i to nie potrzeba wielkich nacisków. Też nie róbmy z tego wielkiego problemu, proszę Państwa, bo przy tych różnych wydatkach drogowych, które na co dzień, prawda, są podejmowane przez powiat czy przez gminę, to nie są jakieś wielkie miliony. Uważam, że rok 2016, ja nie mówię, że stanie się to we wrześniu, bo akurat muszę Państwu też powiedzieć, że ta schetynówka, jeśli są tu mieszkańcy Międzylesia, to ta schetynówka będzie realizowana w drugim półroczu i przewiduje właśnie zakończenie gdzieś do końca września i dobrze byłoby, żeby również gdzieś tam do końca września, na początku października również wykonać i te prace dokumentacyjne i prace, mogę powiedzieć, już związane z realizacją zadania. Bo kwestia nawierzchni, kwestia położenia nakładki, sami wiecie, że to też nie są jakieś wielkie pieniądze, zwłaszcza, że firmy już nie ma, ale nasz bardzo częsty kontakt z firmą Budimex, oni też mówią, jeśli macie jakieś zlecenie dodatkowe, prawda, czy możemy tutaj, będziemy mieli za moment tutaj wytwórnię, prawda, mas w Ostródzie, także tu nie ma żadnych problemów. I wierzę, pomimo, że dzisiaj pana starosty nie ma, są radni powiatowi, to praktycznie taką deklarację możemy Państwu złożyć i praktycznie udrożnić tutaj tą ulicę plebiscytową, jak i ten kawałek, prawda? Do Międzylesia. Ja mogę zapewnić, że projekt związany ze schetynówką, związany z budową ulicy Jeziornej, 1300 metrów, na pewno to będzie również wykonane w tym roku. Także z tym, że mówię, będzie wykonane to w drugim półroczu. I tyle mam do powiedzenia i nie widzę w tym żadnego problemu i tu nie trzeba jakichś naprawdę wielkich deklaracji składać, bo nie są to jakieś wielkie fundusze. Raczej musimy się skupić na tych kwestiach technicznych, żeby można było to wykonać. Panie wójcie, jeżeli chodzi o chodnik do Międzylesia, bo pan mówi cały czas o skrzyżówki w tamtym. Nie, proszę pana, ja mówię to, co jest już pewne, to, co jest zagwarantowane. Ja mówię oczywiście o tej swojej działce, czyli mówię o drodze, o ulicy Jeziornej, która należy do gminy i ona będzie realizowana. Ale my mówimy, ja też również, proszę pana, myślę cały czas i mam na to przygotowane środki, bo tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, mieszkańcy Międzylesia, prawda, mają do dyspozycji fundusz sołecki, kwotę około 11 czy 12 tysięcy, to są nieduża kwota, ale to jest kwota, gdzie jest decyzja mieszkańców. Ja to muszę uszanować. Rozumie pan? I tu o tej kwocie myślę, żeby powstał chodnik od przystanku, prawda? Od przystanku autobusowego, który jest na terenie Międzylesia i tu w dół, prawda, tu gdzie jest to zagłębienie. O tym myślę. I dlatego powiedziałem wcześniej, proszę pana, że nie wyobrażam sobie, że będzie ładnie zrobiona ulica Jeziorna, bo będzie ładnie to zrobione i nagle mamy taką przestrzeń między miastem i wsią, między lesiem i niestety, prawda, możemy się takiego miejsca delikatnie powiem wstydzić, zwłaszcza, że to miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne. Tak jest. To są względy bezpieczeństwa i nieraz Państwu mówiłem, z tym, że jeszcze raz powiem. My takie deklaracje, czy ja, czy pan burmistrz też o tym wspomniał, złożyliśmy panu staroście, że jesteśmy przygotowani do partycypacji w kosztach. To są kwestie tylko techniczne, należą one do właściciela drogi, żeby znaleźć dokumentację, poprawić tą dokumentację i odrobić odpowiedni chodnik. Oczywiście ja nie chcę decydować, po której stronie drogi ma być chodnik, to już są sprawy czysto techniczne. Na pewno gmina Ostróda jest przygotowana do partycypacji w kosztach, prawda, tutaj budowy tego chodnika. Tyle mogę powiedzieć. Znaczy, jeżeli chodzi o chodnik, to chyba może być tylko po jednej stronie, prawda? Przecież on już jest. Czyli może być tylko po stronie Międzylesia po lewej. Po lewej byśmy po dwóch. Ja panu powiem w ten sposób. Nie chcę, bo wszyscy wiemy, że to jest teren dosyć trudny. Teren, prawda, gdzieś tam, jak to zabagniony, czy z wysokim poziomem wód gruntowych. Dlatego to nie moja decyzja, powiem w ten sposób. Akurat tam jest i po jednej, i po drugiej stronie jest podobny teren.
No, według mnie powinien być po tej samej stronie, co od strony miasta. Według mnie, takie jest moje zdanie. Według mnie również. Ja tylko chciałem przypomnieć tutaj ważną kwestię, bo już kilka lat temu to zostało zgłoszone, a ja teraz jakby mogę potwierdzić, bo jednak większa część tej łąki jakby należy do mojej żony i do mnie i ja się zrzekliśmy jakby na rzecz miasta. Możemy się zrzec za przysłowiową złotówkę ten pas, który miałby być wydzielony na chodnik. My to możemy jakby przekazać tylko po to, żeby to powstało. Więc jeżeli chodzi o sprawy własności, nie ma żadnego problemu. To jest bardzo dobra deklaracja i od razu mogę powiedzieć, że adresatem tej deklaracji może być tylko i wyłącznie właściciel drogi, czyli powiat. I my już mieliśmy taką sytuację, bo też budując za, prawda, za środki gminne, kawałek chodnika od Międzylesia do przystanku, też powiem szczerze, znaleźliśmy się na terenie prywatnym i powiat odkupił, chyba od pana Konczanina ten kawałek. Dlatego tu bardzo się cieszę, że pan składa taką deklarację i na pewno tej radni przekażę informację panu staroście, zresztą ja też mu przekażę, że po prostu przystąpi do działań, bo taka jest prawda. Skoro jest wola społeczeństwa, żeby prawda, przeznaczyć teren, no to nie ma żadnych innych przeszkód, żeby to wykonać. Dlatego to celowo jakby mówię, bo jakby są przedstawiciele władzy, żeby potem nikt jakby nie zarzucał, że nie było takiej deklaracji. Mówię to jakby przy wszystkich i jakby powtarzam, co było powiedziane już kilka lat temu. Trzeba zapłacić temu, który przekazuje. Tak? Panie burmistrzu, a zapyta się panem starosty, co będzie spacerem. Ale to jeszcze moment. Drodzy państwo, czyli padają pewne deklaracje, które dla nas są bardzo ważne. Z deklaracjami jest różnie, ale jeśli pan burmistrz deklaruje, że może wyodrębnić gdzieś 25% kosztów ulicy Plebiscytowej. Pan wójt tak samo deklaruje, że może wyasygnować kwotę, która będzie tak samo przeznaczona na modernizację tej ulicy. To teraz tylko i wyłącznie sprawa jest w gestii radnych, by odpowiednio rozmawiając z panem starostą i z zarządem, wsłuchując się w te wszystkie propozycje i deklaracje nawet osoby, która jest właścicielem gruntu, spróbowali tak zadziałać, żebyśmy naprawdę w tym roku mieli bezpieczną ulicę Plebiscytową. W pełnym tego słowa znaczeniu. I chciałabym którymś z panów, bo widzę, że jest ich tu kilku, oddać na moment chociaż mikrofon, byście a propos tych deklaracji i pana burmistrza, i pana wójta, i tutaj właściciela, słowo powiedzieli. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, już wielokrotnie zgłaszałem panu staroście taką potrzebę remontów dróg i ulicy w mieście. Na przedostatniej sesji Rady Powiatu także to uczyniłem przy sesji budżetowej. No powiem tak, delikatnie byłem też zdegustowany tą całą sytuacją, ponieważ na 21 taki była lista priorytetowa nam przedstawiona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie. I na 21 inwestycji nie było żadnych z miasta Ostróda. Ja to po prostu powstałem, powiedziałem, że tak być nie może. To nie jest tak do końca, że Rada Powiatu może sobie wszystko, ponieważ my dostaliśmy też listę priorytetową. Zaproponowałem rozwiązanie takiego typu, żeby zrobić plan działania na 4 lata Rady Powiatu, jeżeli chodzi o drogi i ulice, nie tylko w mieście, ale w całym powiecie. Wtedy by było jasne i wiadome, że na rok 16 to są takie drogi i ulice do remontu, 17 to taki, 18 taki, 19 taki. Byłoby to dobre rozwiązanie, bo wtedy każdy by wiedział, kiedy taka inwestycja może być spodziewana u niego. Oczywiście pan starosta no, przytaknął, że tak, będzie Zarząd Dróg nad czymś takim pracował. No zobaczymy, daliśmy czas panu staroście na rozwiązanie. Natomiast się przychylił na pewno do tych remontów, o których tutaj pan burmistrz mówił i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Szanowni państwo, Stanisław Wyszykowski, ja również jestem co prawda młodym dosyć człowiekiem, ale radnym powiatu ostródzkiego. Tak jak zaznaczył pan burmistrz, tak naprawdę my jako radni głosujemy nad projektem budżetu, który jest proponowany przez zarząd powiatu.
Ja akurat z kolegą Darkiem Strukiem z Prawa i Sprawiedliwości również składaliśmy w tym roku wnioski do budżetu przed 15 października, z tego co pamiętam to było, o właśnie wykonanie między innymi ulicy Plebiscytowej wraz z chodnikiem i ze ścieżką rowerową w ciągu. To zresztą była nasza odpowiedź i jakby wyjście w kierunku Rady Osiedla Plebiscytowego, która zwróciła się z taką prośbą. Składaliśmy również wniosek na wykonanie ulicy Piłsudskiego oraz na wykonanie dokumentacji na realizację w najbliższych latach jakby zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostróda. My tak naprawdę jako radni Prawa i Sprawiedliwości, kolega z Dobra Wspólnego, Artur, który akurat też jest obecny, wielokrotnie zaznaczyliśmy, że jakby, no nie chcę powiedzieć perełką, ale ważne miejsce, jeśli chodzi o inwestycje w naszym powiecie, powinno zajmować miasto. W mieście Ostróda, którego ja jestem właśnie przedstawicielem w Radzie Powiatu, tak? Mieszka około 35 tysięcy mieszkańców spośród 105 tysięcy mieszkańców całego powiatu. My właśnie wielokrotnie zwracaliśmy uwagę panu staroście, że powinny być uwzględnione potrzeby szczególnie miasta. To dlaczego tak nie było robione do tej pory, nie jestem w stanie państwu teraz powiedzieć. Ponieważ nie ma też pana starosty, to zapewne dzisiaj nie usłyszymy odpowiedzi na to pytanie. W każdym razie z naszej strony będą, drodzy państwo, płynęły ogromne prośby, by przedstawiciele trzech samorządów, pan starosta, pan wójt i pan burmistrz podjęli takie działanie jak najszybciej, przygotowując dokumentację, żeby ta ulica, ta droga została uwzględniona w realizacji na 2016 rok. Z naszej strony będzie to naprawdę ogromna prośba, byście państwo podjęli takie działanie i to jako priorytetowe. Ja króciutko dwa zdania. Na dzisiaj taka sprawa. Słyszę tu starostę, burmistrza 2016, tu pani przewodnicząca prosi, budżet jest ustalony, nic się nie zmieni. Na dzisiaj, przy zjeździe od ulicy Łódzkiej w stronę Gorzelni, przy takiej pogodzie jak dzisiaj i jutro, jest to dobre dla slalomu narciarskiego. Proszę sypać piachem. A jak minie mróz, proszę wyciąć przynajmniej do połowy te drzewa. Walą się na głowę przy każdym wietrze. Dojdzie do jakiejś katastrofy. Ktoś zostanie zabity, zostanie rozwalony samochód. Panie Czesławie, po każdym wietrze. Panie Bogdanie, nie wiem czyja to jest droga, nie interesuje mnie. Proszę skrócić te drzewa. Tam zawsze po każdym wietrze leżą... Nie. Od Łódzkiej do Gorzelni. Do Gorzelni. Nie interesuje mnie czyja to jest droga. Mnie interesuje jako mieszkańca, że mi się wali na łeb. I to tyle, dziękuję. Proszę państwa, ja tu się cały czas przysłuchuję i widzę, że deklaracje deklaracjami. Pan wójt może tu rzeczywiście sporo zadeklarował. W ubiegłym roku też byłam na tym zebraniu. Tak samo walczyliśmy o tę ulicę. Chciałam się zapytać przedstawiciela starostwa, czy przeszedł się choć raz kiedyś naszym chodnikiem przy ulicy Plebiscytowej? Czy pan naprawdę na własnych nogach, nie z samochodu, nie z okienka, tylko na własnych nogach, czy pan tu się kiedyś przeszedł po tym pochyłym chodniku? Ja już jestem w podeszłym wieku, tak mogę o sobie powiedzieć. Takich ludzi jak ja jest tu bardzo, bardzo dużo. Niech pan spróbuje po tym pochyłym chodniku dzisiaj, gdzie tam piasek, to było tak, kupeczka tu i druga malusieńka tam, gdzie pan siedzi. Ja dzisiaj specjalnie zwróciłam uwagę. Ani posypane, chodnik pochyły i weź tu idź. Od 10 lat walczymy o ten chodnik i naprawdę nie przestaniemy. Dobrze, że radna nasza jeździ na rowerze, chociaż nie jest tu sportowcem, ale wszędzie zajrzy i zobaczy i wie. I że do niej możemy się chociaż zgłosić, bo to jest naprawdę nieładnie, żeby tyle lat, że to jest osiedle. Ja rozumiem, że osiedle, ale proszę zobaczyć, że tu jest też taki kościół. Nie wiem, zborów, czy jak on się tak nazywa, ale jest tu kościół, gdzie przyjeżdżają w lecie bardzo dużo młodzieży. Słyszałam angielski, słyszałam rosyjski, słyszałam niemiecki. Jak ten jeden chodnik
ulicy głównego osiedla plebiscytowego, jak on wygląda, jak ta młodzież wyjedzie i co powie. Przecież to jest też Ostróda. Nie tylko miasto Ostróda. My tu też żyjemy. Ja od 20 lat tu mieszkam. Od 20 lat próbuję też przychodzić, coś robić i niestety tylko słyszymy deklaracje. Co do grzech miałam to samo powiedzieć. Jeżeli nas nie zabije któregoś dnia wichura, no to nie wiem. To daj Boże, że będzie dobrze. Przecież te konary właśnie, bo ja tam mieszkam na Narożnej i tu w tą stronę często idę. Te konary są okropne. Nie wiem, proszę Państwa, na kogo Wy te drzewa chowacie. Bo ja osobiście, jak zamieszkałam, zaczęłam monitować, bo jak piorun strzelił naprzeciw mojego nowego domu drzewo i zaczęłam monitować, że odpada kora, odpada wszystko, to mi jedno drzewo wycięli. Jedno drzewo, ale co resztę z tymi drzewami? Teraz jeszcze chciałam przy okazji tylko króciutko mi zabierać czasu odnośnie odśnieżania. Wczoraj był śnieg, raptownie spadł śnieg. Rozumiem drogi pilne, powiatowe, miejskie, wszystkie. Czekałam po południu, może naszą uliczkę ktoś przejedzie i może tam odśnieży. Bo przecież oprócz tego, że my mamy uciążliwość wyjazdu do miasta, to jeszcze musimy ręcznie sobie się odśnieżać własne uliczki. Nikt nie przyjechał, absolutnie nie. Dzisiaj po 9:00 z mężem jechałam do lekarza, do przychodni. Jechał spychacz z podniesioną tą łyżką po czarnej jezdni, ale żeby zajechał na bok, czy do mojej uliczki, czy do innych ulic, niestety nie wykonamy. Lodowica, Ślisko. Dziękujemy. Ja dziękuję panu wójtowi za obecność, bo też się spieszę na spotkanie, także bardzo panu dziękuję. Natomiast ja chciałabym jeszcze... Proszę państwa, jeszcze wrócę do tematu tej schetynówki, która będzie realizowana. Jeśli mieszkańcy właśnie Międzylesia są żywotnie zainteresowani, jak to będzie przebiegało, w którym miejscu przejście, chodnik, prawda, jakie parametry drogi, to oczywiście zapraszam do Urzędu Gminy. Mam przy sobie tą dokumentację, ale już dzisiaj nie będziemy jej śledzić. Ja mogę tylko zapewnić, że w drugim półroczu roku 2016 będzie to wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie za obecność i za to, że pan między innymi w taką deklarację nam tutaj bardzo ważną... Teraz my mamy prośbę do pana burmistrza, by zechciał odpowiedzieć nam na kilka spraw związanych z potrzebnymi nam tutaj inwestycjami na osiedlu. Ponieważ burmistrz będzie mówił tutaj o zamkniętym już budżecie, radni przegłosowali budżet, w związku z tym myślę, że pewne sprawy warto tutaj poruszyć, te szczególnie, które dotyczą osiedla. Między innymi sprawa dotyczyć ma placu zabaw. Ja dziękuję bardzo. Placu zabaw dla dzieci, który jest w skandalicznym stanie, obiektu sportowego dla dzieci i młodzieży. Następnie odśnieżania, tak jak tutaj wspomniała pani Helena, że Narożna nie była odśnieżana, tak ja dodam jeszcze, że tak naprawdę to żadna z końcówek ulic osiedlowych nie była odśnieżana. Na przykład Pałzeńska do końca niestety nie była odśnieżona. I tak jest. Także tylko gdzieś jakieś fragmenty tych ulic są odśnieżane albo przejechane tylko raz środkiem. Spychacz przejeżdża, natomiast zostawia śnieg po bokach do tego stopnia, że dwa samochody nie mogą niestety przejechać. I na to trzeba bezwzględnie zwrócić uwagę, bo kierowcy mają problemy, a i my. Również zechciał ustosunkować się do wykonania łączników, o które zabiegamy od co najmniej kilkunastu lat, pomiędzy na przykład ulicą Kochanowskiego, a ulicą Lędowskiego. To niewiele metrów tam jest, około 80 chyba i bardzo byśmy prosili, bo tu mieszkańcy też zabiegają o to, żeby ten łącznik był wykonany. Dalej chcielibyśmy bardzo prosić, by pan się ustosunkował także do bardzo ważnej sprawy, która dotyczy nas mieszkańców. Na naszym osiedlu jest kilka tak zwanych gniazd śmieciowych. Gniazd śmieciowych. Na Andersa, przy kościele, na ulicy Sembrzyckiego, przy ulicy Łódzkiej i Narożnej, dla przykładu podaję. Proszę Państwa, ponieważ nie mamy w naturze utrzymania czystości tych miejsc, proszę sobie wyobrazić, że podczas wakacji w lipcu i w sierpniu ja kilkanaście razy byłam w Związku Gmin, żeby właśnie oczyścili przy Sembrzyckiego
oczyścili to miejsce z foteli, telewizorów, łóżek, kanap, krzeseł, tektury, różnych innych odpadów. Proszę sobie wyobrazić, że wielokrotnie reagowano na moje prośby, ale w końcu jedna z pań powiedziała mi w ten sposób: trzeba jednak chyba wychować trochę też i mieszkańców. I to jest prawda. Proszę Państwa, nie róbmy z tego takich gniazd, śmieci, a potem narzekamy na to, że jest brudno. My sami jesteśmy temu winni. Więc proszę, byśmy na coś takiego reagowali. A przy okazji dodam, i myślę, że pan burmistrz jako członek związku gmin wyjaśni państwu bardzo ważną kwestię. Mianowicie te gniazda znikną. I co wtedy będzie? One będą tylko do lipca. W związku z tym musimy reagować przez te pół roku na to, by we właściwy sposób można było selekcjonować, a poza tym większe gabaryty są wywożone 2 czy 3-krotnie w roku i można poprosić o to, żeby Rudno przyjechało i odebrało te większe gabaryty odpadów. W każdym razie nie róbmy takich obrazów, które źle o nas świadczą jako o mieszkańcach. I w tej sprawie także chciałabym, żeby pan burmistrz tych kilka tematów poruszył. Szanowni Państwo, na początek, do końca czerwca będzie zakończona ulica Osiedlowa. Jeśli chodzi o plac zabaw, pani Aniu, będzie. I będzie na pewno. Boisko z taką to wielofunkcyjne, to myślę, że gdzieś około 2017-2018. 2017? To właśnie zobaczymy. Teraz tak, Szanowni Państwo, ten łącznik Kochamskiego-Lęgowskiego. Może trochę mniej proszę, to proszę mi podpowiedzieć, czy jakby solidnie go wyłożyć destruktem, to wystarczy, czy trzeba, bo tam naprawdę, tam dwie rodziny są chyba tylko. Dwie rodziny. Ale z drugich dwóch stron mają, te dwie mają z dwóch stron. Nie, pan mieszka na przykład 40 lat. Państwo Czapliński. Mój dom, państwo Latuszkowie, państwo Nowakowie, bo my tam mieszkamy. I to jest o tyle fajnie, teraz to fajnie, wie pan, no jedzie się, przejeżdża, samochód się tam łamie, to jest niestety. Przychodzi lato. Dobrze, no szanowni państwo, no, ja zapytałem, czy ewentualnie destruktem, jakby było to dobrze wysypane, czy to wystarczy, to mówicie państwo, że musi być polbruk, tak? Dobrze, no to rozważę. Teraz dalej. Odśnieżanie. Szanowni państwo, no zwrócę uwagę, jestem zdumiony, ponieważ przez ostatnie 2 lata ci, którzy wygrali przetargi, no czekali, kiedy ten śnieg w końcu spadnie. No i on spadł i nie wiem dlaczego. No, powiem tak. Wyjaśnię tą sprawę, bo jestem zaskoczony, że pomyślałem, że będzie czarno, oni jeszcze będą jeździć, bo przecież mamy na ten cel środki, płacimy za to, co jest odśnieżane, a nie za to, za gotowość jaką. Także tu dla mnie to jest niezrozumiałe, wyjaśniam. Teraz dalej, jeśli chodzi o lampy na ulicy jakiej, pani Aniu? Lampy dotyczą ulicy Osiedlowej, dotyczą ulicy... Nie, Osiedlowej, pani mówiła mi tutaj, że... Powiem tak, wszystkie lampy, to które państwo prosiliście, zostały zamontowane, one są, teraz znowu, że co na drugim słupie, nie, one tak mają być, zgodnie z normami wszystkimi, co drugi słup, one mają oświetlać, bo żeśmy zmienili na system LED-owy i myślę, że tutaj, no pytałem wprost, dlaczego co drugi słup, no po prostu one tak były zamontowane. I to jest wystarczające. Natomiast co jeśli chodzi o drzewa, to tak, to się zgadzam, że jako zarządca w tej chwili w imieniu powiatu tej drogi plebiscytowej po prostu trzeba będzie je zbadać i usunąć. Chociaż wiecie państwo, to dobrze, że z państwa strony słyszę, że one powinny być wycięte, bo teraz
część chce wycinać, jak przystępujemy do wycinania, to zaraz krzyki, że my zamach na przyrodę robimy. No ale jeśli oni są, stwarzają zagrożenie, to po prostu nie ma wyjścia, po prostu będą musiały być wycięte. I teraz tak, z dniem 1 lipca przechodzimy jako Czyste Środowisko na system segregacji odpadów komunalnych u źródła w gospodarstwach i w domkach jednorodzinnych i gniazda znikają. Szanowni Państwo, tak jak tu Pani Przewodnicząca mówiła, to na pewno nikt nie przywozi z centrum miasta tutaj, tylko sami Państwo z osiedla, jak również niektóre śmieci w okresie sezonu podrzucają z ośrodków między innymi. I chcę powiedzieć, mieliśmy ją trzymać w tajemnicy, ale lepiej najpierw powiedzieć, a później stosować. Po prostu mamy taką leśną kamerę i będzie wstyd, jak trzeba będzie pokazać, kto to przywozi. Regulamin utrzymania porządku, czystości porządku w gminach zakłada, że gabaryty 2 razy w roku wywozimy i to jest bezpłatnie. Również można te gabaryty dostarczyć do tak zwanego PSZOK-u, a tym PSZOK-iem punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Ostródy jest w Rudnie i tam przyjmą za darmo, no ale trzeba je wywieźć. Lub czekać na te 2 dni wyznaczone i wcześniej, że tak powiem, rozreklamowane, kiedy to będzie. I bardzo to przysposabiają. Tak, i to te sprawy. Co jeszcze, Pani Aniu? Jeszcze sprawa ewentualnych inwestycji drogowych. A które są jeszcze takie zgłoszone przez Państwa? No myśmy jeszcze prosili o ulicę Narożną. No. To jest krótka uliczka, tylko 300 metrów. Można jedno pytanie? Jestem na kolejnym już w którymś tam spotkaniu. Ani razu nie jest zmieniona ulica Generała Andersa, też takowa istnieje. Chodzi o jakiekolwiek wyprawdzenie. Już nie mówmy o chodnikach, kafelkach, podbrukach, cokolwiek. Jest wiosna, jest pokolana. Dobrze. Myślę, że to, co będzie można robić przez zimę, to tak, a wiosną po prostu będziemy chcieli, bo nie ukrywam, że od Generalnej Dyrekcji otrzymaliśmy 1000 ton destruktu z przeznaczeniem na drogi gruntowe i myślę, drogi w ogóle miejskie i powiatowe, także... I jeszcze ulica jaka? Łódzka. Ja jeszcze mam 2 sprawy tutaj dosyć istotne, Pani Burmistrzu, które nie mogę akurat znaleźć teraz w pisma, które wystosowałam i do Pana Starosty, i do Pana, w sprawie 2 rzeczy. Jedna, która dotyczy ulicy Nowowiejskiego i Krótkiej, tam są bardzo niebezpieczne tak zwane spowalniacze. Bardzo niebezpieczne. Ja o tym mówiłam właśnie na Komisji Bezpieczeństwa latem, tylko nie mogę znaleźć odpowiedniego pisma, które skierowałam wtedy do starosty, chociaż odpowiedź mam. Odpowiedź, proszę Państwa, na to pismo to jest następująca. W odpowiedzi na pismo w sprawie zmian organizacji ruchu oraz wnioski Rady Osiedla rozpatrzone będą na najbliższym spotkaniu Komisji do spraw Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a o zajętym stanowisku powiadomię Panią odrębnym pismem. No jakoś tego odrębnego pisma nie ma w tej sprawie. A to było 23 lipca. Natomiast jeszcze mam jedną sprawę na ulicy Nowowiejskiego. To jest Nowowiejskiego i Krótka. Tak, to są bardzo niebezpieczne spowalniacze. One są wysokie i tam się, ponieważ jest teren pochyły, więc zbiera się woda i one są bardzo śliskie i bardzo niebezpieczne. Ja bym chciał jeszcze dodać, że na Krótkie nie ma 2 jeszcze spowalniaczy. Tu, gdzie się łączy z Nowowiejskiego. Ten cały ruch pęd idzie w tą krótką uliczką. Krótką. Tak. No. I tu powinny być spowalniacze. Bo motorami i samochodami... Wyścigi organizują. Organizują wyścigi, no. Wszystko się skończyło na dole. Ale to tak samo wygląda na Pałzańskiej. Ona jest bardzo długa i tam są rajdy niesamowite. Tak. Pani Aniu,
trzeba tutaj jakoś powiadomić też i Straż Miejską, żeby na to zwracała uwagę. Ale spowalniacze by to załatwiły patrzą na ulicy. Spowalniacze. Ja jeszcze mam tutaj prośbę do pana ze starostwa, ponieważ już tutaj wszyscy się denerwują, że tak długo to zebranie trwa, ale jeszcze moment, to się zastanowi pan ze starostwa, ponieważ ja tam zwracałam uwagę, że powinny być zainstalowane przy przejściu dla dzieci tutaj koło piątki, uwaga, dzieci świetlne takie oznakowanie. Jakoś nie widzę tego świetnego oznakowania, chociaż wszyscy się zgodzili na komisji. Szanowni Państwo, no, powiem tak, znowu wraca to, przecież to znowu ktoś z nas, no my nie możemy spowalniać tego ruchu, zatrzymywać tego ruchu. Te spowalniacze są tak robione, ja już teraz każdy nowy to przeze mnie jest sprawdzany, on ma spowolnić ruch, a nie ten ruch zatrzymać i wręcz trzeba, tak jak tutaj pani teraz monituje, że trzeba go przebudować, żeby on był bezpieczny dla użytkownika, dla naszych samochodów, ponieważ one raz powinny być bezpieczne, powinny spowolnić ruch, a nie go zatrzymywać. Ale do czego zmierzam? Do tego, że szanowni Państwo, no, wychowujmy się nawzajem. No, przecież po osiedlu jeździ się wolno. Te spowalniacze nie są najlepszym rozwiązaniem. Ale zawsze trochę... No bo jak... No przecież nie może być droga, że jest cały czas spowalniaczami. No to jak to jechać? No, no jak chcę jechać 30 na godzinę czy 40? Ale nie zaoraz, tak? Nie, nie, bo... To jedyne rozwiązanie, bo tak, radary nie, policja nie będzie stała, to tylko spowalniacze, no bo co? Dobrze, będziemy próbowali w jakiś sposób zaradzić właśnie, żeby to policja, Straż Miejska od czasu do czasu jednak spróbowała skontrolować, może to uspokoi. A jeśli nie, no to po prostu będziemy te spowalniacze budować z tym, że takie nie hopki, tylko taki wjazd, przejazd i zjazd, tak gdzieś długości tam 1,5 metrowe czy... Tak, jest dokładnie tak, tak. Jak już teraz będziemy wykonywać to właśnie takie spowalniacze. Czy na osiedlu będą te spowalniacze urobione? Bo to jest też długa ulica osiedlowa. To jest prosta, długa, nie są przewidziane tam spowalniacze. Nie są przewidziane. Będzie tylko ograniczenie prędkości. Taką sprawę, latem były takie wielkie wichury i tam na mało w Polsce dużo drzew. Udałem się do Urzędu Miasta, do pana, do pani zajmującej się oddzieleni i mówię, że jest okazja latem sprawdzać drzewa, stan drzew, gdzie są liście, gdzie połowę drzew jest suchych, a nie w listopadzie, w grudniu, kiedy wszystko jest suche. Wiecie, to jest dla mnie takie, to fajnie, panie Janku, będziemy drzewa sprawdzali w listopadzie, w grudniu, jak będą wszystko suche. No to, to gdzie jest połowę drzewa suchego. No te drzewa ode mnie do tego klonu, to naprawdę to była opolstwo do nieba, ale to trzeba przyjechać, kiedy są liście, głowy drzew nie ma liści, to wiadomo, że są suche. Wszystkie rzeczy, drzewa, ale myślę, że w ogóle wszystkie przy tej inwestycji dodawać według projektu, to miały być wycięte i nasadzone w pasie drogowym gdzieś tam poza. Pan autobusy tam przyjdzie, pan to ciężko mina. Oczywiście, i ciężarowy samochodem. Prawie uwaga dzieci, świetnych tam. Czy jakieś pismo od nas przyszło na ten temat, od komisji? To ja muszę to wyjaśnić, bo ja nie pamiętam, bo tyle tych komisji jest, że ja wszystko pamiętam. Taką głowę. W każdym razie proszę wziąć, że coś takiego było obiecane i że ta tablica miała być. Jak było obiecane, to na pewno było napisane, musi być na papierze. Czy jeszcze Państwo macie jakieś sprawy, na które mogliby odpowiedzieć Panowie, bądź radni powiatowi, czy też ewentualnie ja i członkowie Rady Osiedla? Ale jedzie na Co to jest? Ja będę na ten temat pisała, ponieważ jak wracam tu i ówdzie z miasta, to też to czuję. Także będę w tej sprawie pisała. O przeczyszczenie kanalizacji. Proszę, panie Sadowski. Rębowskiego.
pan inżynier cały czas Bogowicka, jaki różno wykonał swoją instalację sanitarną w domu. Ja mówię, jak siwy. Nie proszę pana, to był czerwony. Ja mam szkoda, nowy ten budynek, jest roczny, wszystkie uszczelki są nowe, wszystkie toalety, bidety i tak dalej są oszklonowane i to dalej śmierdzi. A nie śmierdzi codziennie, tylko śmierdzi jak jest, co jakiś czas. Jak jest na dworzu rzeki, czy głównego wodociągu śmierdzi. To śmierdzi w domu. A on mówi, proszę pana, jeżeli jest liść baryczny, to tak wyszczerza śmierdzi, a on pan cię wyrzucił. I zawsze jak zgłaszam to, macie się komisja, bo jest taki zwrot domu, że nic wytrzymać, bo jest kominek głównego pionu. Na tej kominie złożyłem wiatrak, który ten gaz po prostu zjadł, spadł przynajmniej na tego kominka. I komisja ma przyjść, to przyjeżdża jak ekipa, studenci pukają, jest dwa tygodnie ok. Także dziękuję za tą uwagę, bo mam tego świadomość, że, ta, że to ma miejsce. Proszę bardzo. Zgłaszałem problem z oświetleniem poprzedniej kadencji. Była pani radna i sama stwierdziła, że jest ciemno na ulicy. Jest instalacja oświetleniowa wykonana miejscami w 50%, a jest drugi łącznik, jest w 30% wykonany. Ale mówimy o całej Andersa, całej? O części na całej ulicy, tak? Tak, tak. Nie ma docelowo zrobionego oświetlenia. Ja tam jutro pójdę. Pani Łapnicka jeździła w poprzedniej kadencji i przyznała mi rację, bo ja zgłaszałem jej. Ale to myśmy wtedy z panem burmistrzem też jeździli, no bo myśmy we trójkę jeździli. Na Andersa nie. Tak. Andersa też być. Czy macie państwo jeszcze jakieś sprawy? Mam prośbę. Czy mieszkają państwo z Rudna do tych miast śmieciowych, jak wywożą, żeby obsłużnie ich koło? Bo tylko wnoszą z tego kosza, wyrzucą do samochodu, a to wszystko, co obok jest, zostaje, jak roznosi. Oni sprzątają, tylko ze mną oni odjadą, a za 3 godziny już znowu jest naniesione. Nie, oni tylko z kosza, decydują do samochodu, dobrze, zwrócę uwagę. Dziękuję państwu bardzo i dziękuję państwu, dziękuję panie burmistrzu, dziękuję panu też bardzo gorąco i serdecznie za to spotkanie. Myślę, że było obowiązane.